Dzień dobry, witam Was, moich widzów. Dawno nie było takiego filmu w dłuższym formacie. O, to dzisiaj będzie. Nadarzyła się okazja. O, przyszedł taki z Chin, taki chiński silnik, model silnika Stirlinga, więc postaram się Wam go pokazać. Na razie taki, powiedzmy, rzut z góry. Silnik jest całkowicie metalowy. Nie znalazłem żadnych elementów z tworzywa. No, jest taki silnik dwucylindrowy. Dwa cylindry. Jest taki korbowód w układzie T. Było to jak zwykle ten mój statyw. Się troszkę buja, słuchajcie. Może tutaj będziecie widzieli. No, stoi na takiej podstawie, która jest na amortyzatorach, ale ponieważ przy pracy generuje spore wibracje. Tak więc tak to tutaj wygląda. Jeszcze raz pokręcę tym kołem zamachowym, żeby było widać, jak jest rozwiązana mechanika. Wykonane jest bardzo fajnie, chyba na jakiejś maszynie CNC. Maszynach, obrabiarkach występuje też to duża ilość łożysk takich miniaturowych do urządzeń precyzyjnych, słuchajcie, także jeżeli chodzi o wykonanie, czuć tu kompresję trochę tego silnika. Widać, że jakieś sprężanie w tych cylindrach ma tu miejsce. Taki model ciekawy. O, zaraz pokażę w akcji, jak to działa. W komplecie jest silnik. Trzeba sobie tam złożyć trochę. Taki palnik. Ja tu nalałem trochę bioetanolu. Jest jeszcze grafit. Kawałek, taka pałka. Pręcik. Pręt. Taki gdzieś może z 5 mm. Do smarowania. Do smarowania tam tłoków i cylindrów, ponieważ, no wiadomo, ten pracuje przy dość dużej temperaturze. No i zaraz, żeby to nie przynudzać, to odpalę, niech się to grzeje, żebyście zobaczyli. Dobra, to już nam się pali. Byście mogli zobaczyć w akcji. Oczywiście chwilę trzeba pogrzać. Zalany jest bioetanol. Biopaliwo takie, nie? Trochę to rozgrzejemy, zaraz zobaczymy. Tutaj jest taki mały silniczek napędzany paskiem. Chyba od Walkmana, który jest generatorem. Tam jest dioda, ale nie wiem dlaczego. Zaraz zobaczycie, nie chcę świecić, bo już raz to odpalałem. No dobra, chwilę się pogrzało. Spróbujmy, słuchajcie, zrobić rozruch. Tu poszedł silnik, jak widzicie. O, sobie fajnie. Fajnie wibruje. Jest to silnik szybkoobrotowy. Jak zabierzemy źródło ciepła. O, ta dioda. O, zatrzymuje się, tak, ale jeszcze bezwładność termiczna pozwala przez chwilę na pracę. Teraz wiecie, po co są te amortyzatory. Jeszcze trzeba by było popracować nad wyważeniem. No, zatrzymał się, dobra, to spróbujemy jeszcze raz. No, dla tych, co nie wiedzą, silnik Stirlinga pracuje na zasadzie różnicy temperatur. Są takie radiatory aluminiowe, a jeden cylinder jest podgrzewany. Musi być podgrzewany. One są połączone między sobą. Na pewno w tym kawałku aluminium jest otwór. No i o, poszedł.
Ta dioda tam chyba jest uszkodzona, ale ja przeprowadzę jakieś pomiary, niedługo spróbuję. On się zapala od czasu do czasu, jak widzicie. Ale jakoś nie mrawo. Mogę to obciążyć jakąś może żaróweczką. Zabrałem ogrzewanie. Oczywiście silnik się zatrzyma, wszystko się to telepie. Pach, stoi. No więc pokazałem wam, że działa. Słuchajcie. Jeszcze postaram się poobracać troszeczkę, żeby pokazać te szczegóły konstrukcyjne. No, wykonanie to jest bardzo ładne. Nie ma się do czego tutaj przyczepić, słuchajcie. Wszystko z metalu, kupa śrubek miniaturowych z UBM typu Imbus. Kupa łożysk. Tu kilkanaście sztuk jest, to szczególnie widać przy tym korbowodzie, że jest ułożyskowany. Cylindry są wykonane z metalu. Nie zdejmowałem jeszcze tej nazwijmy to głowicy, ale zdejmę, żeby nasmarować. Przeważnie w takich modelach są te cylindry, wiecie, z szkła, nie? I tłoki. Tutaj wygląda, że wszystko jest metalowe. No ale to jeszcze to zweryfikuję, rozbierając, słuchajcie. No dobra, jeszcze na koniec ostatni start. Ogrzewamy. No dość szybko się tam rozgrzewa. Chwila. No i trzeba oczywiście wykonać rozruch. Albo w jedną stronę. O, jeszcze widzicie za mało. Jeszcze za mało, żeby ruszył. O. Poszedł. Jak ucieka z płomienia, musi być podgrzewany. No, potrafi się do dość sporych obrotów tu rozbujać. Jeszcze silnik szybkoobrotowy. Gasimy to ogrzewanie. Jest taki silikonowy kapturek. Zapobiega odparowaniu. No, stop maszyna. O, tak chciałem wam pokazać. Wiecie, że interesują mnie takie różne modele. Ten jest bardzo ciekawy. Nie widziałem na polskim YouTubie po polsku, żeby ktoś pokazał taki akurat ten model silnika Stirlinga, więc myślę, że jestem pierwszy. Dajcie znać, czy wam się podoba. Cały czas prace trwają nad wykonaniem samodzielnie czegoś takiego, tylko że prostszego. No, jak mi się uda, to na pewno nie omieszkam się pochwalić na kanale. Zapraszam do oglądania, subskrybowania. Będzie masa ciekawych rzeczy, które już czekają w kolejce. Dajcie znać, czy taka tematyka się wam podoba. Koniecznie radiowa dla odmiany. Ale radiowa też będzie. Także pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Piękna pogoda, sobota. Także zachęcam do wyjścia na zewnątrz. Pozdrawiam i do spotkania.